Ola, witaj na kanale poświęconym rynkowi nieruchomości w Hiszpanii. Nazywam się Klaudia Koza i jestem niezależnym doradcą do spraw nieruchomości. Dziś wspólnie udamy się do osiedla willowego Coral Village w Finestrat. Osiedle willowe składa się z niezależnych jednorodzinnych willi o powierzchni od 159 do 239 m2, które znajdują się na działkach mających od 446 do 562 m2. Ceny nieruchomości na tym osiedlu zaczynając się od 720 tysięcy euro. Zapraszam na film. Znajdujemy się na wzgórzu zamkowym w starym mieście Finestrat. Finestrat swoją historią sięga do epoki brązu. Natomiast najważniejsze czasy dla tego miasta to średniowiecze. Właśnie wtedy miasto leżało na szlaku handlowym między Alicante a Walencją i pełniło strategiczną rolę. Obecnie na wzgórzu zamkowym znajduje się pustelnia i teraz z niesamowitym widokiem na miasto i morze. Finestrat to miejsce, gdzie tradycja styka się z nowoczesnością. Stara część, w której się znajdujemy, jest pełna historii i zabytków, z kolei nowa oferuje luksusowe osiedla z nowoczesną infrastrukturą. Od inwestycji Coral Village do lotniska w Alicante mamy 55 km. Najbliższe sklepy znajdują się w odległości 3 km, a do plaży Playa Cala de Finestrat mamy 5 km. Niedalekiej odległości znajduje się też park rozrywki Terra Mítica. Znajdujemy się na osiedlu Coral Village, na terenie willi, którą udostępnił nam deweloper. Zanim wejdziemy do środka, zobaczmy, jak została zaaranżowana posesja. Trzeba przyznać, że deweloper ze smakiem zaaranżował tę posesję. To, co rzuca nam się od razu w oczy, to duży basen, który jeśli tylko chcemy, może być podgrzewany, bo ma do tego preinstalację. Obok basenu znajduje się prysznic, a dookoła mnóstwo zieleni z palmami w roli głównej. Deweloper zadbał też o naszą strefę wypoczynkową. Mamy zamontowaną pergolę, pod którą urządzić możemy miejsce na grilla, czy strefę wypoczynkową. Dookoła budynku znajduje się oświetlenie, a do posesji prowadzi brama automatyczna wjazdowa, za którą znajdują się dwa miejsca postojowe. Jesteśmy na parterze dwupoziomowej willi. Deweloper oddaje ją w pełni wykończonymi ścianami i podłogami. Mamy tutaj także centralnie sterowaną klimatyzację. Kuchnia jest szeroka, przestronna i otwarta. Co ważne w przygotowaniu, mamy tutaj wbudowaną płytę indukcyjną wraz z pochłaniaczem, dzięki czemu nie musimy montować dodatkowych okapów. Kuchnię otrzymujemy wykończoną i wyposażoną w sprzęt marki Bosch. Mamy lodówkę w zabudowie, zmywarkę w zabudowie, mikrofalówkę i piekarnik. Dalej rozpościera się salon połączony z dużą jadalnią, tutaj przygotowaną dla 6 osób. Z salonu i z jadalni wyjść możemy bezpośrednio na ogród połączony właśnie z basenem, przy którym byliśmy przed chwilą. Ponadto na tym poziomie znajduje się jedna sypialnia z wbudowaną szafą wnękową oraz łazienka w pełni wykończona i wyposażona, a także mająca podgrzewaną podłogę.
Jestem na piętrze. W części korytarzowej znajduje się zamykana wnęka na pralkę. Mamy tutaj dwie niezależne sypialnie z łazienkami i balkonami. Z jednej rozpościera się widok na morze, a z drugiej na góry. Łazienki, jak już wcześniej wspomniałam, są w pełni wykończone i wyposażone i mają podgrzewane podłogi. A w sypialniach znajdziemy szafy wnękowe, które są w cenie. Jeśli tak jak ja chcesz zamieszkać w Hiszpanii i cieszyć się tym słońcem na co dzień, zapraszam do kontaktu. Pomogę w wyborze idealnie dopasowanej nieruchomości i przeprowadzę przez proces zakupu. Szczegóły na costaagent.com. Do zobaczenia w Hiszpanii!